Dziękujemy Tobie za to, że jesteś tak blisko nas. I prosimy, abyś otoczył nas teraz płaszczem swojej opieki. Abyś przyszedł i dotknął każdego z nas, tak jak się modliliśmy. Blisko jesteś, Panie, mój. Blisko także czuję Twoje tchnienie. Przychodzisz, dotykasz mnie. Dotknij nas, Panie, płaszczem swojej opieki, swojej troski. Tak, abyśmy ten święty czas modlitwy, dziękczynienia, uwielbienia przeżyli w skupieniu, przeżyli całkowicie dla Ciebie. Pozwól nam wejść głęboko w modlitwę. Nie pozwól, żebyśmy stracili chociaż jedną chwilę swojej ogromnej łaski, którą dla nas przygotowałeś. Panie, dziękujemy za to, że jesteś tak blisko. Jednocześnie wyrażamy nasze pragnienie. My chcemy być blisko Ciebie. Naszym sercem, naszymi myślami, naszą wolą. Chcemy być blisko Ciebie, Jezu. I nie pozwól, żeby cokolwiek nas od Ciebie oddaliło, żeby cokolwiek nam przeszkodziło. Chwała Tobie, Jezu. Pomódlmy się tymi słowami. Blisko jesteś, Panie, a niech z serca wydobywa się taki krzyk. Panie, pragnę, żebyś był blisko. Wiem, że tutaj jesteś, a chcę, żeby moje serce dotknęło Ciebie, żeby się na Ciebie całkowicie otworzyło. Żebym ja był blisko, tak blisko, jak Ty jesteś blisko mnie. W tym sercu, Jezu,
Zanurz nas i odnów moje kapłaństwo, odnów małżeństwa, ojcostwo, macierzyństwo. Daj nowy zapał, nowy entuzjazm. Zanurz nas w swojej miłości, Jezu, abyśmy Ciebie w sposób czysty, piękny, realizując swoje powołanie, wielbili. Chwała Tobie, Panie. Zabraknie nam słów, Panie Jezu, żeby Ci podziękować,
żeby Ciebie uwielbić, żeby wypowiedzieć to wszystko, co Ty dla nas uczyniłeś. Niech Duch Święty mówi przez nas. On, który adoruje Ciebie, uwielbia i kocha Ciebie w sposób doskonały, niech kocha Ciebie przez nas, posługując się nami, naszym językiem, naszym spojrzeniem, naszymi gestami. Posyłaj go do naszego serca, które już zanurzyliśmy w Twoim boskim sercu. Chwała Tobie, Panie. W ostatnim czasie tak mocno dotknąłeś swoją łaską.
a drugie Cię za te wszystkie przemienione życia, odnowione, za te twarze odmienione, uśmiechnięte. Adoruję Cię. Adoruję Cię w tym spotkaniu Twoim z Nim. Adoruję Cię, Panie, za to wszystko, co uczyniłeś w ostatnim czasie w moim życiu, w moim kapłaństwie. Za te Twoje wielkie zwycięstwa, które pozwoliłeś, żebym oglądał. Adoruję Cię, Panie, w tym miejscu, w tej świątyni, którą wybrałeś, abyśmy mogli być blisko Ciebie. Adoruję Cię w tym doświadczeniu Ciebie jako Boga żywego, prawdziwego, który ma moc, który nie jest niemym Bożkiem, który nie jest Bogiem odległym, który nie jest Bogiem, który był tylko kiedyś, 2000 lat temu i czynił cuda, ale Bogiem żywym i prawdziwym, który dzisiaj przychodzi. Adorujemy Cię i uwielbiamy Jezu. Bądź uwielbiony, Panie nasz. Bądź uwielbiony, Panie, za to, co dzisiaj czynisz i czego dzisiaj dokonujesz. Za każdy dotyk Twojej łaski. Bądź uwielbiony, Panie nasz. Bądź uwielbiony, Panie, za to Twoje serce, które chce nieustannie dawać. Masz to pragnienie, aby nieustannie obdarowywać nas. Dzisiaj w czasie mszy świętej mogliśmy usłyszeć w Ewangelii, jak przyszedł człowiek trędowaty, stanął przed Tobą i powiedział: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Pozwalam Ci, jeśli chcesz, bo widzę, że Ty masz to pragnienie, aby oczyszczać, aby uświęcać, aby przemieniać. Jeśli chcesz, możesz to uczynić. I każdy z nas, Jezu, chce dzisiaj powtórzyć to samo. Pozwalamy Ci. Jeśli chcesz, a wiemy, że to jest Twoje pragnienie, możesz nas oczyszczać, możesz nas przemieniać. Możesz przemieniać nasze życie w taki sposób, jak się Tobie podoba. Możesz je przemieniać tak, abyśmy stali się podobni do Ciebie. Chwała Tobie, Panie. Serce, serce, mówić to.
Samarytanka, która miała w sobie ogromne pragnienie. I my, Jezu, znamy to pragnienie. To pragnienie, które jest w nas w momencie, gdy Ciebie nie ma blisko. Które jest tak dziwne, nie wiadomo, czym jej zaspokoić. I ona przychodzi do Ciebie i otrzymuje wodę żywą Ducha Świętego. My dzisiaj chcemy, Jezu, ten czas modlitwy uczynić takim dziękczynieniem za to, że to również było naszym udziałem. Wielu z nas, Panie Jezu, wiesz o tym. Miało to doświadczenie spotkania z Tobą przy tej symbolicznej studni, gdzie nagle zacząłeś zaspokajać pragnienie, gdzie dawałeś tej wody żywej, wody, która smakowała tak dobrze, bo gasiła to pragnienie serca. Ty wiesz, Panie Jezu, że wielu z nas po raz pierwszy odczuło tak mocno radość życia w spotkaniu z Tobą. I za to chcemy Tobie dzisiaj podziękować. Za to, że jesteś tu i przenikasz nasze serca. I że tego Ducha Świętego nieustannie nam posyłasz. I że mówisz, nie bój się, żadne złodziej nie pokona, bo jestem przy Tobie. Spraw, Panie, abyśmy tę prawdę przyjęli. Żadne zło nie pokona Cię, nikt. Żadne zło nie rozbije Cię. Żadne zło nie rozbije Twojej rodziny, Twojego domu, bo ja z moim błogosławieństwem jestem przy Tobie. Chwała Tobie, Panie. Bez udawania, z otwartością, ze szczerością. Pan Bóg nie chce mieć nas pięknymi, ale prawdziwymi. Uwielbia się Boga w sposób szczery, w duchu i w prawdzie. Przyjdź Duchu Święty do nas i spraw, abyśmy stanęli w całej prawdzie i w pokorze. Spraw, abyśmy stali przed Tobą w naszej małości. Spraw, abyśmy nikogo nie grali, abyśmy przed Tobą mieli odwagę zrzucić wszystkie maski. Abyśmy nie przejmowali się tym, co pomyśli o nas inna osoba. Ale żeby ważne było tylko to, że Ty tutaj jesteś. Niech to będzie nasze spotkanie serce w serce z Tobą. Duchu Święty, przyjdź i przenikaj nas. Przyjdź i działaj ze swoją mocą. Przyjdź i porwij nas. Przyjdź i przemień wszystko w nas to, co jest złe. Wszystkie złe przywiązania. Przyjdź, Duchu Święty, i porwij nas do Chrystusa. Przyjdź, Duchu Święty. Ze swoim światłem, ze swoją prawdą, z prawdą o nas. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź i przekonaj nas o grzechu, żebyśmy mogli go oddać Chrystusowi. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź i przekonaj nas też o Bożej miłości do każdego z nas. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź i odmów między nami komunię. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź ze świętymi pragnieniami. Przyjdź, Duchu Święty. Z autentycznym uwielbieniem, ze szczerym uwielbieniem. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, to...
Zmierzając do Jeruzalem,
Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłani. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem. Padł na twarz u jego nóg i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy się nikt nie znalazł, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Chwała Tobie, Panie. Moi drodzy, przepiękny i bardzo ważny tekst Ewangelii. Zobaczcie, 10 trędowatych, wiemy, że to jest straszna choroba, z dwóch powodów. Jeden powód jest taki, że człowiek po prostu cierpi i to bardzo. Skóra odpada od kości. I to jest cierpienie fizyczne, ogromne. Ale jest też inne cierpienie, spowodowane tym, że ten człowiek musi być sam. Odizolowany od swojej rodziny, od najbliższych. Nie może zbliżać się do ludzi zdrowych. Z daleka musi krzyczeć: nieczysty, nieczysty, nie zbliżaj się do mnie. I dlatego też ci trędowaci z daleka krzyczą do Jezusa: Panie Jezu, ulituj się nad nami. Nie możemy do Ciebie podejść. I zobaczcie, co Jezus do nich mówi. Mówi: idźcie, pokażcie się kapłanom. Idź. I moi drodzy, to wezwanie do tego, żeby pójść, to jest podstawa chrześcijaństwa. Pan Jezus, gdy powołuje, mówi: pójdź za mną. I ciągle będzie powtarzał: idźcie na cały świat, idźcie i głoście, idź i pokaż się, idź i zaświadcz. Bo chrześcijaństwo to nie jest stagnacja. My w naszym życiu kochamy taki stan, gdy wszystko jest poukładane. Doprowadzić do tego, żeby moje życie było takie stabilne. Żeby nic mnie za bardzo tak nie zaskoczyło. Wtedy czujemy się pewni. A Pan Bóg takiego stanu nienawidzi. On zaprasza nas do tego, żeby być w ciągłym ruchu. Żeby do Niego się ciągle zbliżać. Żeby rzeczywistość duchowa to była rzeczywistość, która się zmienia. Moja modlitwa musi się zmieniać. Moja relacja z Nim ma być coraz głębsza. A więc to, o co się modliliśmy, coraz głębiej: Panie Jezu, chcę wchodzić w Twoje serce. I nie powiedzieć sobie nigdy, że już jest dobrze. Ciągle, Panie Jezu, chcę więcej. Chcę więcej Ciebie, więcej Twojej obecności. I zobaczcie, jest taki pewien paradoks. Bo do tych trędowatych, do trędowatych jeszcze, Jezus mówi: idźcie, pokażcie się kapłanom. I moglibyśmy zadać pytanie: ale po co oni mają pójść tym kapłanom się pokazać? Bo gdyby zostali już uzdrowieni, to musieliby pójść do kapłanów po to, żeby ten kapłan potwierdził uzdrowienie. Tak to się dokonywało. Jeśli człowiek trędowaty w jakiś sposób został uzdrowiony, widział, że trąd odszedł, więc musiał pójść do kapłana, żeby ten potwierdził i powiedział: możesz już wrócić do wspólnoty, do swojego domu, do swojej rodziny i tak dalej. Ale człowiek musiał mieć przekonanie, że on jest uzdrowiony. Natomiast oni nie zostali uzdrowieni. A Jezus mówi: idźcie, pokażcie się kapłanom. I wtedy powstaje takie pytanie: no ale po co? To co, pójdę się pokażę, żeby usłyszeć, że jestem trędowaty? I tutaj potrzebna jest wiara. I oni tę wiarę mieli. To znaczy, nie widzieli jeszcze uzdrowienia. Wszystko im mówiło, że ten trąd dalej jest, ale uwierzyli słowu. Że skoro Jezus powiedział, że mamy iść, to my idziemy nie dlatego, że widzimy już znak, tylko dlatego, żeby być posłusznym Jego słowu. I wszyscy zaczynają iść.
I uzdrowienie przychodzi wtedy, a więc łaska przychodzi wtedy, gdy oni idą. Gdy idą, to się stało. I zobaczcie dalej przepiękne zdanie, że jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga. Jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony. Prawdopodobnie wszyscy zobaczyli, że zostali uzdrowieni. Wszyscy to zobaczyli. Ale jeden z nich zobaczył inaczej niż pozostali. To było inne spojrzenie. Na czym polegała ta inność? Bo tych dziewięciu oni po prostu zobaczyli tylko siebie. Został uzdrowiony. Widzieli tylko uzdrowienie. Ten jeden zobaczył tego, który go uzdrowił. I to jest niesamowicie ważne. Ten jeden widzi nie tylko, że jest uzdrowiony, ale dostrzega tego, który go uzdrowił. A więc inaczej mówiąc, on w Jezusie dostrzega objawiającego się Boga. I dlatego wraca do Niego i pada Mu do stóp. To jest gest uznania, jesteś moim Panem. Jesteś moim Bogiem. Zobaczcie, można nie mieć żadnych problemów ze wzrokiem, a jednocześnie mieć problem z widzeniem. Ktoś na przykład przychodzi na modlitwę, na adorację Najświętszego Sakramentu i widzi człowieka, który modli się przed Jezusem Eucharystycznym i płacze przed Nim. I go adoruje całą sobą. I drugi patrzy, mówi, nie rozumiem. No nic tutaj nie widzę. Kawałek opłatka, a ten przeżywa. I jeden i drugi ma wzrok. Tylko ten pierwszy widzi więcej, a ten drugi nie widzi. A więc można nie mieć problemów ze wzrokiem, ale z widzeniem mieć problem. Jedna z osób tutaj obecnych na tej adoracji jakieś dwa dni temu opowiadała mi taką historię, że wybrała się ze swoim kolegą na przejażdżkę rowerem i chciała temu koledze pokazać piękne miejsce. No i jadą. Dojechali na miejsce i mówi, zobacz, jak tutaj jest pięknie. A on mówi, a co tutaj jest pięknego? No nic nie widzę. Trzeba jakieś krzaczki. Co tu pięknego? Co tu podziwiać? Jedna i druga osoba ma wzrok, nie? Tylko jedna widzi to piękno, a druga nie widzi nic. I moi drodzy, w tym doświadczeniu, zobaczcie, uzdrowienia, tego cudu, jedni widzieli tylko uzdrowienie. O to chodziło. A ten jeden dostrzegł, że to był tylko znak. To był dla niego znak. Jaki znak? Że ten, który go uzdrowił, jest Panem, jest Bogiem. I on zauważył, że największa łaska, jaką dostał, to nawet nie jest to, że on z tego trądu został oczyszczony. Tylko to, że on odnalazł Pana swojego życia. On odnalazł tego, który nadaje sens wszystkiemu, co on robi. I wraca i pada mu do stóp. Zobaczcie, w wierze, w naszej wierze, tak naprawdę chodzi o Jezusa. Tylko o Niego chodzi. A dzisiaj często jest tak, dzisiejszy Kościół, zobaczcie, że my mamy wszystko. Dzisiejszy Kościół ma wszystko, a bardzo często w tym Kościele Jezusa gubimy. Baza materialna jest? Jest. Pieniążki są. Kościół ma bardzo dużo pieniędzy. Media są? Są. Jak trzeba, to będzie telewizja, będzie transmisja. Strona internetowa jest, Facebook jest. Wszystko jest. Ludzie są. O, nawet dzisiaj zobaczcie, sporo nas jest. Ludzie są. A Pana Jezusa czasami gubimy po drodze. I ktoś powiedział, że te dzisiejsze czasy Kościoła, to one tak bardzo przypominają piątą tajemnicę radosną Różańca Świętego. Czyli odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Dlaczego? Bo zobaczcie, jest taka sytuacja, że pobożni Żydzi idą na święto do Jerozolimy, do świątyni. Idą wybrane się pielgrzymka, wszystko w takiej atmosferze religijnej. Dochodzą do świątyni, modlą się, składają ofiarę, wszystko jest, nie? Później może
już po wszystkich uroczystościach jeszcze jakieś tam pamiątki sobie kupili i wracają do domu. Wszystko było i się okazało, że w tej całej pobożności i religijności to Jezusa zgubili. Wszystko było, tylko ten, który najważniejszy się zakupił. I moi drodzy, dzisiaj ten człowiek trędowaty, który, ten Samarytanin oczyszczony, on uczy nas, co jest takim sercem i sednem całej naszej wiary. I dzisiejsza nasza adoracja to jest adoracja dziękczynna. Chcemy podziękować Jezusowi za wszystkie łaski, których nam udzielił, szczególnie w tym ostatnim roku. Ale musimy pamiętać, że każda łaska, czy to było nasze nawrócenie, czy to było nasze uzdrowienie, czy to było uzdrowienie jakiejś relacji, bez różnicy. Każda łaska jest znakiem obecności Pana jako Boga żywego. A więc największa łaska to jest to, że Go spotkaliśmy. To, że On tutaj jest. To jest najważniejsze. A więc nawet gdyby postawić dzisiaj przed nami taką perspektywę, stracę ten dar, który otrzymałem, ale zostanę przy darczyńcy, albo zostawię sobie dar, a od niego odejdę, to dla nas wybór może być tylko jeden. Dla mnie dzisiaj najważniejszy jest ten, który obdarowuje, Jezus Chrystus. A później jest wszystko to, co On chce nam dać i co nam daje, a więc Jego dar. I zobaczcie, tych dziewięciu, oni poszli tylko do świątyni. Bo poszli, tak jak Jezus im mówił, i trafili do świątyni. Ten jeden odkrył Jezusa jako żywą świątynię. Widzi to, co trzeba zobaczyć. On zobaczył to, co powinien zobaczyć. Każdy z nas powinien zobaczyć. I właśnie dlatego wrócił, uwielbiając Boga, chwaląc Go. Zobaczcie, wiara tego Samarytanina to jest wiara adoracji. Bo czym jest adoracja? Adoracja to znaczy, ja przestaję myśleć o sobie, przestaje mi na sobie zależeć, a zaczyna mi zależeć na Jezusie Chrystusie. To jest adoracja. Jesteśmy tutaj skupieni na Nim, na Jezusie. Przestaje mi na sobie zależeć, zaczyna mi zależeć na Nim. I ktoś kiedyś powiedział, że nasze życie będzie albo przemienione przez adorację, albo będzie zniekształcone przez konsumpcję. I to jest bardzo prawdziwe zdanie. Albo Jezus będzie nas przemieniał w momencie, gdy my będziemy Go adorować, będzie nas przemieniał w siebie i upodabniał do siebie, albo jeśli nam zabraknie adoracji, to będzie nasze człowieczeństwo zniekształcane przez konsumpcję i przez skupianie się na sobie, to jest budowanie egoizmu. W jaki sposób Jezus eucharystyczny nas przemienia? Eucharystia to jest dziękczynienie, to jest wdzięczność. Człowiek eucharystyczny to jest człowiek pełen wdzięczności. I gdy spotkacie takiego człowieka, który ma w sobie mnóstwo wdzięczności, to zawsze jesteście szczęśliwi po spotkaniu z nim. Bo to jest człowiek piękny. Ja być może opowiadałem kiedyś tę historię, często o niej mówię, bo ona mnie bardzo dotknęła. Opowiadała ją siostra zakonna, misjonarka, która przyjechała z Afryki i ona właśnie pracowała w ośrodku dla trędowatych współcześnie. I mówi, był tam człowiek chory na trąd, bardzo wierzący. Tak jak on uwielbiał Boga, on mówi, ja nigdy nie widziałem człowieka tak oddanego. On mu śpiewał, on mu dziękował, a tak bardzo był cierpiący. I mówi, pewnego dnia, bo ta choroba postępowała, stracił wzrok, opadły powieki. I mówi, i on dalej uwielbiał Boga. Więc ja podeszłam do niego i pytam tak delikatnie, słuchaj, a ty nie masz takiego żalu do tego Boga, pretensji, bo przecież całe życie Mu służysz, uwielbiasz Go, a On dopuścił na ciebie takie cierpienie. Teraz już nawet nic nie widzisz. I on mówi, siostro, ja cieszę się, bo niedługo te oczy się otworzą znowu. Już mało zostało. I gdy one się teraz otworzą, to co ja zobaczę, to będzie coś najpiękniejszego, bo to będzie oblicze Chrystusa. I ona mówi, gdy to usłyszałam,
to zaczęłam mu zazdrościć, bo ja nie mam w sobie takiej wiary. Ale to, co w nim zobaczyłam, to było niesamowite piękno. Nie można się było zachwycić jego ciałem, bo ono było bardzo brzydkie. Ale jego człowieczeństwem można się było zachwycić. Ja chcę być tak jak on. Chciałabym być na jego miejscu. Mieć ten trąd, ale tą wiarę jego mieć. On jest piękny. I wiecie, ja gdy odwiedzam osoby z Panem Jezusem w pierwsze piątki, to autentycznie spotykam takie osoby, które są samotne, starsze, chore, cierpiące i są pełne wdzięczności. Nie wszystkie, ale są też takie. I gdy trafiam do domu takiej osoby, cały czas uśmiechnięta, dziękuję, ksiądz przyjechał, Pan Jezus jest u mnie i tak dalej, miała ta osoba mnóstwo powodów, żeby narzekać. Żeby mówić, proszę księdza, no nie opiekują się mną. I to byłoby prawda. Wszystko byłoby prawda. Zobacz, ksiądz, w jakich warunkach muszę mieszkać. Czy ja zasłużyłam tyle lat, pracowałam i tak dalej. I to byłaby prawda. Ale ona ma w sobie tyle wdzięczności, że zaraża radością, że to ciało nie jest piękne już. Bo wiek robi to, że zabija to piękno. Ale tego piękna, które jest wynikiem uwielbienia Jezusa, które jest tą wdzięcznością, które wypływa z serca, nic nie jest w stanie zabić. To jest piękno, które jest wieczne, bo jest Chrystusowe. Jeśli chcesz być piękna, a kobiety to na pewno chcą, ale mężczyźni też chcą być przystojni, tylko się nie przyznają, to jest najlepsza recepta. Mogą być zmarszczki, może być nie wiadomo co. Jak będzie ta wdzięczność taka autentyczna Boża, która się zrodzi z adoracji Jego oblicza, nic piękna nie zabije. Normalnie człowiek, wiecie co, uśmiecha się wtedy i jedynek nie ma i tak jest piękny. Jest autentyczny. To jest piękne. I moi drodzy, zobaczcie, tym już zakończę, ale myśl, która moim zdaniem jest genialna, to zdanie wypowiedział kaznodzieja papieski Raniero Cantalamessa. Powiedział coś takiego. Adoracja Najświętszego Sakramentu to jest przewód kopernikański, jeśli chodzi o nasze życie. Adoracja Jezusa to jest przewód kopernikański, jeśli chodzi o nasze życie. Dlaczego? Zobaczcie, na czym polega ten przewód kopernikański. Polega na tym, że Kopernik udowodnił, że to nie Słońce krąży wokół Ziemi, ale Ziemia wokół Słońca, prawda? A więc do tej pory ludzie byli przekonani, że to wokół nich to Słońce się kręci, nie? To my tutaj na Ziemi jesteśmy takim pępkiem i wokół nas się wszystko kręci. A on powiedział, jest inaczej. To nie wokół nas się kręci, to my się kręcimy. Coś innego jest w centrum. I adoracja to jest ten przewód kopernikański dlatego, że gdy zaczynasz adorować Jezusa, to przestajesz ty być w centrum, że wszystko wokół ciebie się kręci, wokół twojego życia, dla mnie, a wszystko zaczyna się w twoim życiu kręcić wokół Jezusa. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Idź, to jest to zaproszenie, rusz się. Zacznij kręcić się wokół Jezusa i dla Jezusa. I moi drodzy, 10 zostało uzdrowionych, a tylko 1 z tych 10 wrócił, żeby podziękować. Nie bądź tak jak większość. Bądź tak jak ten Samarytanin. Miej w sobie to piękno. Ja chciałem dzisiaj zaprosić was właśnie do takiego osobistego podziękowania. Jeśli w ciągu tego roku tutaj, w tej świątyni, na adoracjach, na seminarium doświadczyłeś łaski od Boga, że ci zabrał jakikolwiek trąd, jakbyś go tam nie nazwał, jakakolwiek łaska, to bądź dzisiaj tym jednym z 10, który tak jak ten Samarytanin, przyjdzie, padnie do stóp Jezusa i mu podziękuje. Chociażby
jednym zdaniem. Dziękuję, że zrobiłeś ze mnie to czy to, że zabrałeś to czy tamto. I to będzie świadectwo. I ja wystawię tutaj mikrofon przed Jezusem, żeby wpaść do Niego do stóp i powiedzieć dziękuję. 10 zostało uzdrowionych. Jeden przyszedł. Pewnie u nas będą proporcje podobne, bo to Ewangelia, ona się ciągle dokonuje. Ale ja Ciebie zachęcam, żebyś Ty był tym jednym. Nie jednym z 9, tylko tym jednym, który przyszedł. Amen. Dziękuję.
gdy wstaję i się kładę za noc przez Pana i za wszystkie dzieci i wnuki. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Kocham Cię, Panie Jezu. Dziękuję Ci za całą moją rodzinę. Dziękuję Ci za naszego pasterza, księdza Tomka, który tak pięknie przygarnął nas do Ciebie, Panie Jezu. To On nam pokazał drogę. Pokochałam Go jak własnego Syna. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Niego. Chwała Tobie, Panie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że odnalazłam Cię w swoim życiu, za to, że jesteś we mnie, że troszczysz się o mnie, o mojego męża, o nasze małżeństwo, że starasz się, jak tylko możesz, żeby wyprowadzić jak najlepsze owoce w naszym małżeństwie, żeby ratować nasze małżeństwo, naszą rodzinę. Bądź uwielbiony, Panie. Chwała Tobie, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Kocham Cię, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu, za moją przemianę, głównie wewnętrzną. Dziękuję Ci za łaskę wiary, którą otrzymałem. Dziękuję Ci, Panie, za całe moje życie. Dziękuję Ci za to, że przychodzisz i w namacalny sposób dotykasz mnie, Panie. Dziękuję Ci za to wszystko. Kocham Cię, Jezu, uwielbiam Cię. Jesteś Panem i Królem mojego życia. Jezu, ufam Tobie. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że jesteś tutaj z nami. Dziękuję za księdza Tomasza, że przysłałeś go do nas, za Gloriosa, za rekolekcję, za wspólnotę, za Witka Wilka. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za wszystkich, którzy tutaj się gromadzą. Dziękuję, że dotykasz mnie i przemieniasz moje życie, czynisz je nowym. Dziękuję, że jesteś moim jedynym Panem, jedynym Zbawicielem. Tobie oddaję się, Panie, całe moje życie. Proszę, byś mnie przemieniał. Dziękuję Ci, że dotykasz moich bliskich i przemieniasz, że ratujesz nasze małżeństwo. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko. Kocham Cię, Jezu. Uwielbiam Cię, Jezu. Dziękuję Ci, Panie. Ci, Panie, bądź uwielbiony.
Ci szczególnie dzisiaj za błogosławieństwo w czasie obrony pracy magisterskiej naszej córki Moniki. Dziękuję Ci, że byłeś przy niej, że dałeś jej siłę. Dziękuję Ci za mojego męża, za moje dzieci, za moją rodzinę. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za moją chorobę od tarczycy. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za szczęśliwe przebywanie moich synowi w ciąży. Dziękuję Ci za przeżytość szczęśliwej mojej matuli 90 lat. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za całą moją rodzinę, za szczęśliwe jeżdżenie pojazdami mechanicznymi. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Jezu, za moją rodzinę, za mojego męża i dzieci, za to, że mogę Ci tutaj wielbić i adorować, za każdy dzień, za każdą Twoją łaskę. Chwała Tobie, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dotknąłeś mojego serca tak prawdziwie, tak bardzo, że otworzyłeś je na... wyzwoliłeś mi potrzebę bycia z Tobą, życia dla Ciebie i w Tobie, potrzebę adorowania Ciebie, potrzebę przyjmowania Ciebie w Komunii Świętej. Dziękuję Ci również za to dobro, które mnie spotkało w tym ostatnim roku podczas adoracji, za wszystkie osoby, które spotkałam w czasie tej adoracji, które przychodziły tutaj, za komunię serc. I dziękuję Ci, Panie, że przysłałeś nam takiego kapłana, który rozpala nas miłość do Ciebie, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoją obecność, za łaskę wiary, za wspólnotę naszą, za całe moje życie, za 45 lat życia, za moich rodziców, rodzeństwo. Dziękuję Ci, Panie Jezu, uwielbiam Ciebie. Chwała Tobie, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że jestem tu i teraz, że patrzę w Twoje święte oblicze i że całe moje serce i cała moja dusza woła do Ciebie. Woła do Ciebie, że Ty jesteś Panem mojego życia. Dziękuję Ci, Panie, za szlak konsekracyjny. Dziękuję Ci, Panie, że mnie umacniasz na tym szlaku, że nie mam żadnego cienia wątpliwości.
że to Ty wybrałeś dla mnie tą drogę. Dziękuję Ci, Panie, za tą piękną wspólnotę, która tu powstała. Dziękuję Ci, Panie, za Ducha Świętego, którego w obfitości tu wylewasz. Dziękuję Ci, Panie, że moją skromną osobę powołałeś tutaj, aby posługiwać w tych pięknych seminariach, które tutaj się odbywały. Dziękuję Ci, Panie, za to, co przygotowałeś dla mnie w przyszłym życiu. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za łaskę potomstwa, o które prosiłam, które dostałam. I dziękuję Ci dzisiaj za szczęśliwie przeżyte 10 lat mojego małżeństwa i proszę o dalsze błogosławieństwo dla nas, dla naszej rodziny, dla naszego domu i gospodarstwa. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Ciebie wielbił i rozsławił Twoje wielkie imię w świecie. Teraz ja tak samo, jak Ty kiedyś mnie objąłeś, pragnę objąć Ciebie. Chwała Tobie, Panie. Panie Jezu, a ja z całego serca pragnę podziękować Ci za Twoje piękno. Piękno, które zechciałeś mi ukazać. Panie, a jak małymi kroczkami, małymi przemianami pokazywałeś mi, jak jesteś piękny. Tak cały dotychczasowy świat, który znałam, stracił swój urok. Ale Panie, niczego nie żałuję, bo takie piękno, jakie mi pokazałeś w sobie, na pewno, jestem tego pewna, nie znajdę w tym świecie. Panie, dziękuję Ci za każde poruszenie mojego serca w przecudnym zachwycie właśnie nad Twoim pięknem. Panie, proszę Cię tutaj i teraz. Ty wiesz, jak bardzo chcę jeszcze bardziej zbliżyć się do Ciebie. Jak mam wielkie pragnienie mojego serca poznawać Cię jeszcze bliżej. Bo wiem, że to, co dotychczas mi pokazałeś, to jest malutka drobinka. Panie, proszę Cię, pobłogosław moje pragnienie. Uwielbiam Cię, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za moją rodzinę, za mojego syna kapłana, za syna Tomasza, synowy Krystyny, za mojego męża. Proszę Ci, Panie Jezu, pomóż mu wyjść z tego nałogu. I dziękuję za wszystkie krzyżyki, które mi zsyłaś, za cierpliwość, za wszystkich kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii, teraz za kapłana Tomasza. Bądź z nami, Panie Jezu, i nie opuszczaj nas. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie.
bądź uwielbiony, Panie Jezu, za każdy z cudów, który uczyniłeś w moim życiu, który przez tyle lat nie umiałem dostrzec. Dopiero Ty przemieniłeś moje serce i wtedy to wszystko mogło się zdarzyć. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że oczyściłeś moje małżeństwo z trądu pijaństwa, z trądu kłótni, nienawiści. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za krzeźwość mego męża. Bądź uwielbiony, Panie. Panie Jezu, za moje cierpienia, które pomagasz mi znosić. Dziękuję Ci, Boże, za moją chorobę, za mojego męża, za moich dzieci, za wnuczki. I proszę Cię, Panie Jezu, o przemianę dla mojego syna. Boże, jak ja Cię błagam, żeby on się nawrócił. Boże, rozpadła się rodzina. Błagam Cię, Panie Jezu. Chwała Tobie, Panie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za wszystkie łaski, które proszę, a zostają wysłuchane. Za wszystko, za te choroby, które ostatnio zostałem uzdrowiony. Żona, co miała wypadek, wyszła, syn z problemów różnych. Brak mi słów, za długo bym musiał wyliczać te wszystkie uzdrowienia. To wszystko, co dostałem i w Stanach, które byłem prawie 5 lat, które dostałem znaki, książęce, wszystko. Ciężko to wszystko powiedzieć i się wysłowić, bo ktoś powie, że dostałem pomieszanie rozumu w głowie. Ciężko, ale tak powiedz, Matka Boża powiedziała, Ojciec się wybrał, to jest krew. Za wszystkie łaski, które proszę, które są ludzie chore. Proszę, modlę się uzdrowienia za wszystko. Ojcze, Ty bardzo dobrze wiesz. I za wszystko. Dziękuję za wysłuchanie tych próśb, które proszę. Za wszystko. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz Ci, Ojcze, że taki prosty człowiek jak ja zostanę wybrany. I za te wszystkie łaski jeszcze raz. Dziękuję. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za wszystko. Bądź uwielbiony.
Dziękuję Ci, Panie Jezu, za każdy dzień mojego życia, za moją rodzinę, za męża, za 25 lat naszego małżeństwa. Panie Jezu, proszę Cię, kieruj moim życiem tak, jak Ty tego pragniesz. Chwała Ci, Panie. Panie Jezu, za tak wspaniałą żonę, która ma tak wiele łask Bożych, za te wspaniałe dzieci, które tak bardzo mnie kochają. I dziękujemy Ci, Panie Jezu, że razem z żoną pracujemy w Kościele. Dałeś nam ten dar łaski. Bądź ujemnowy, Panie, w naszych trudnościach. Tak wiele mamy, ale Ty zawsze jesteś wśród nas. W każdym momencie naszego życia. Dziękuję Ci Jezu za wszystko. Bądź ulubiony, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za moją rodzinę, za moich rodziców, za mego męża, za moje dzieci, za zięcia, za to, że mnie dotykasz i spotykam tyle ludzi na mojej drodze i za to, że spotykam i myślę, że jeszcze będę bardziej spotykała i że mnie cały czas dotykasz. Dziękuję Ci, Panie Jezu.
przyjaciół, za moje atelier, młodzieżowe atelier. Dziękuję Ci za zespół. Yeah.
jest takie, że w niedzielę 9 lipca w Ełku, w kościele pod wezwaniem świętego Jana Pawła II, na mszy świętej o godzinie 17 odbędzie się błogosławieństwo Trynitarzy. Moi drodzy, w ramach naszej wspólnoty Gloriosa Trinita jest coś takiego jak szlak Trynitarzy. Osoby, które chcą zaangażować się i przyjąć za swój taki styl życia, styl tego ruchu Gloriosa Trinita. I być może, że po wakacjach w Wiśnie taki szlak po raz pierwszy ruszy też w Wiśnie. Właśnie w Ełku on się kończy. I 9 lipca będzie błogosławieństwo tych, którzy ten szlak przeszli. Taka piękna uroczystość. Jeśli ktoś z Was będzie miał ten dzień taki wolniejszy, tak że będzie mógł sobie wyjechać do Ełku, piękne miasto nad jeziorem, można sobie jakoś tak zaplanować ten dzień, że spędzić troszeczkę czasu i nad wodą, a o godzinie 17 pojechać na mszę świętą do kościoła świętego Jana Pawła II. Tam będzie dużo osób z naszej wspólnoty. No i szczególnie właśnie to wydarzenie, błogosławieństwo Trynitarzy. Bardzo zachęcam, jeśli ktoś będzie miał możliwość, to żeby tam się wybrać. A teraz chciałbym, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie wszystkim podziękować. Ja nie dam rady wszystkich wymienić i będzie pewnie tak bardziej ogólnikowo, ale chciałbym podziękować za to wspólne trwanie, wspólną modlitwę, za tą drogę, którą razem przeszliśmy w tym roku formacji. I tak chciałem podziękować w tym miejscu zarządowi kółka rolniczego w Wiśnie i wszystkim indywidualnym ofiarodawcom za złożone dary materialne, dzięki którym mogliśmy przeprowadzić chociażby to seminarium odnowy wiary, które tutaj trwało. Więc dziękuję za wszelkie wsparcie i za to, że mogliśmy też dzięki tym zbiórkom, tym ofiarom, które składaliście na tace, prowadzić różnego rodzaju akcje ewangelizacyjne, wszelkie te pomoce, które chociażby drukowaliśmy i tak dalej. No to było z tych środków. Także bardzo, bardzo dziękuję. I gdy mówię o ostatnim seminarium odnowy wiary, to tutaj chciałem w sposób szczególny podziękować dwóm osobom. Podziękować naszej kochanej pani Krysi, która tak bardzo się zaangażowała i w przyjęcie tych gości, którzy przyjechali, użyczyła też swój dom na nocleg i tak dalej. Bardzo dziękuję. I chciałem też podziękować bardzo pani Agnieszce, która zorganizowała, w pewnym sensie to seminarium zaprosiła tutaj Witka Wilka i za całą opiekę nad tą stroną taką zewnętrzną. Ja nie mogłem być tydzień temu, gdy było to zakończenie wtorkowe, ale doniesiono mi, że było naprawdę pięknie i chciałem podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się, przygotowali tą agapę po zakończeniu, te wszystkie ciasta i w ogóle te smakołyki, że Wiśna pokazała się z takiej pięknej, dobrej strony, więc bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za to zaangażowanie. I przy okazji jest ogłoszenie, że niektórzy zostawili tam swoje jakieś tacki, talerze, coś takiego, to dzisiaj można odebrać właśnie u Agnieszki Sawickiej, ma to w swoim samochodzie. Dobrze. Następnie, tak króciutko, ale z całego serca dziękuję zespołowi za zaangażowanie, za pomoc w prowadzeniu modlitwy. Bardzo dziękuję pani Basiu. I chciałem z zespołu też jeszcze jedną osobę tak wyróżnić na koniec. Czy niedobrze wyróżniać, a czasami dobrze. Chciałem podziękować też bardzo Sławkowi, który naprawdę bardzo dużo serca włożył, nie tylko jeśli chodzi o zespół, chociaż nie wiem, pewnie słyszycie, że jest
duża różnica, jeśli chodzi o jakość gry na gitarze, tak na początku, a teraz, więc to dużo, dużo takiej dobrej pracy. A Sławek też prowadzi stronę, założył Facebooka i naprawdę bardzo dużo serca włożył w to, żeby ta wspólnota mogła trwać i się rozwijać, więc bardzo dziękuję. I chciałem też wszystkim ofiarodawcom podziękować. Zobaczcie, w tym czasie przybył i ekran, i stojak pod projektor, i tutaj to podwyższenie demonstracji. W ogóle za wszelką taką otwartość, życzliwość, te oczy otwarte, widzę, co jest potrzebne i chcę się tym podzielić. Bardzo dziękuję. No i teraz dochodzimy do takiego ważnego punktu, bo jakiś czas temu ogłaszaliśmy, że młodzież, nasze młodzieżowe atelier pojedzie, żeby podzielić się swoją wiarą, dać takie świadectwo do Białegostoku. I słuchajcie, trochę tak pochwalę ich, naprawdę dobrze to zrobili. Nie? A dlaczego uważam, że dobrze? Dlatego, że przedstawiciele z Białegostoku, z tych osób, do których pojechaliśmy, przyjechali dzisiaj do nas i są z nami tutaj na adracji. Więc... Słuchajcie, gdyby nasza młodzież pokazała się z takiej złej strony i dała złe świadectwo, to oni by powiedzieli, że a to my do Wizny to nigdy, nie? Będziemy naokoło do Łomży jeździć. A oni zechcieli do nas przyjechać i proszę wstańcie, pokażcie się. I oni przygotowali dla nas takie podziękowanie dla całej naszej wspólnoty. Zobaczcie, piękne podziękowanie. Dyrekcja i wychowawcy placówki wsparcia dziennego Nasz Dom Dobry Pasterz wraz z dziećmi składają serdeczne podziękowania wspólnocie Gloriosa Trinita w Wiśnie za pomoc materialną oraz finansową. Dziękujemy za okazaną życzliwość. Pięknie zrobione. Także my również dziękujemy i chcieliśmy teraz tak króciutko podzielić się z wami tym wyjazdem i wyświetlić taki filmik, który trwa pewnie z 2 minuty. Coś takiego. Więc tam są informacje, tam są zdjęcia z tego wyjazdu i proszę, żeby teraz to uruchomić.
Dobrze, i moi drodzy, na koniec jeszcze taka jedna serdeczna prośba, bo tak wiem, że w lipcu i sierpniu nie będziemy mieli tych wspólnotowych adoracji, a ja chciałbym Was bardzo, bardzo prosić, żebyście zawalczyli o taką adorację indywidualną. Tutaj u nas w Wiśnie jest ta kaplica, codziennie wystawiony jest Najświętszy Sakrament do godziny 12.30, więc zachęcam, żeby przynajmniej raz w tygodniu znaleźć sobie taki czas, kiedy przyjdę i w ciszy tą adorację odbędę. To, co mówiłem wcześniej, nasze życie jest przemieniane przez adorację. Bardzo, bardzo do tego zachęcam. Zakończymy kołysanką.